Już dziś zamów nową płytę Kamerzysty na kamerzysta.store bądź klikając pierwszy link w opisie, aby otrzymać swój podpisany egzemplarz. Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem Kamerzysta i w dzisiejszym odcinku wszyscy zasłużyli sobie na karę. Ostatnio zachowywali się naprawdę skandalicznie, więc pora wymierzyć im karę, więc w dzisiejszym odcinku będziemy wszystkich oblewać przez cały dzień wodą. Zaczynając od zaraz, wczoraj była tak zwana impreza, taka wiecie, troszeczkę mocniejsza imprezka. W każdym razie wszyscy jeszcze śpią. Mówię trochę głośno, mogę chyba obudzić Karinka, nie? No musi być ciszej, ktoś wiolki tak nic nie obudzi. No wiolki nic nie obudzi, wiolki napieprzają, alarmy, nic. I to taki huk jest, że jak ja schodzę do studia, to już słyszę jak jestem w salonie, że napieprzono. Zabita, także dzisiaj postaramy się ich obudzić wodą i oczywiście przez cały dzień będą oblewani wodą. Tak, będziemy się nad nimi znęcać, po prostu przez cały dzień będziemy ich oblewać wodą za to, co odwalali ostatnio. Ostatnio zachowywali się po prostu nieodpowiednio, ale jeżeli ty jesteś nowy na kanale, tak dokładnie do ciebie mówię, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, kliknij tam na dole i dołącz do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, czyli naszego kanału, już niedługo będzie grubo, także no nie mogę wam za dużo zdradzać, ale w każdym razie już niedługo będzie grubo. Mam nadzieję, że się nie zawiedziecie, bo mam przygotowane dla was coś naprawdę niesamowitego, także no musicie być z nami w najbliższych dniach, bo będzie rozpieprz. No cóż, ale w każdym razie przejdźmy do dzisiejszego odcinka i poznajmy się z nimi. No co, Karinka, oni jeszcze śpią, nie? Daj kamerkę na chwilę. Ej, patrz, krewetka, jakie symbole masz żółte, co? Od fajek. Dawaj, Karina, ten, szklanki, zacznijmy od szklanek, dawaj szklanki. Ten wygląda jakby pozował. Do Karina, że Playboya? Nie, raczej do gazetki dla niedorozwoju. Dawaj. To się naleje, patrz na to. Co się dzieje? Co ty robisz? Nic. Jesteś? O się wypuścił. Dobierz. Dawaj więcej. Ty to widzisz? On się nie obudził. Czekaj. Czemu się zesikałeś? Stary, zeszczałeś się. Stary, pilnuj moczu, naprawdę. Posprzątaj to teraz, a nie. Co, szoferku? Trzeba było tak melanżować? Daj mi wody, lepiej, żeby się napić, bo... Suszy. Masz. Oblałeś mnie, nie? Nie, posikałeś się. Stawać, powoli, no. Stawaj. Co tam? Ale powąchał. Oni chyba obrażeni są na nas. Dlatego wychodzą. No. Może zrozumieli swój błąd, że nie powinni się tak zachowywać, nie powinni chlać na umór. Teraz im głupio i wstyd i dlatego wyszli. Nie no, poszli do sklepu. Dobra, to kto nam został? Wielka jaszczur i Hubert Bęska. To najpierw wielka jaszczur. Jadło. Ona mu wącha pierdy. Jak on pierdzi, to ona od razu i na twarz Abizunia patrzy. Co wy robicie? Budzimy. Dlaczego jestem mokra? No i my nie wiemy, nie chcemy wiedzieć. Dobra, wstawać, wake up. Dlaczego jesteś mokra, no? Powiedz sobie. Jaszczurka jest obok, a co ty idziesz dalej spać? Na te dziki to chyba trzeba zwiększyć kaliber, no i to chyba się nie obudzą nigdy. W sensie, ja tam będę z nimi ostro walić. Jak to nie pomoże, to walimy wiadro, Karina. No jasne, że tak. Na wiolkę to chyba będzie potrzebna ta cała cysterna, żeby ona się obudziła. Co się dzieje, Jaszczur? Co się dzieje? Dawaj ją, a nie mnie. Wielka, pokaż. Pokaż. Ty bez makijażu śpisz? Pokaż. Dlaczego ty to nagrywasz? Dobra, słuchaj z tej kołtry. No co, melanż mieliście, to... Melanż mieliście, no to wstawać, no pobudka! Jest 12, jest 12 godzina, Wiolka, no tak mi nic nie zrobisz, nie martw się. Wstawaj, Wioleczka, wstawaj. Idź. A jak się w ogóle spało, Jaszczurka? Nie pamiętam, bo spałem. Ale w sensie, jak się z nią spało? Jak się z nią śpi? Poczęty jesteś, czy nie? No ona przyłazałaś, tam zasnąłem sam. Tak, to jest głęboko. No takie dla Jaszczur trochę dziwne tłumaczenie. Nie widzisz, że na ciuchach zasnąłem, bo oglądałem film na kompie. Niedorozwinięty, jakiś jesteś, co ty robisz? On jest jakiś chory, co? Głowa cię boli? Niedorozwinięty, czy co? Ty jesteś niewyżyty chyba jakiś. A na co ci chodzi? Niewyżyty jesteś? Porany prysznic. Nie masz się na co spuszczać? Ale weź, ja nie myjesz się. Nie masz się na co spuszczać? Cały mokry jestem. Nie myjesz się. Ale ja już się myłem, no. Ale idiota. Czy kolejna szklanka? No wiesz, Karinka, no teoretycznie to ja oblewam. No ale to ja miałam ci pomagać, no spokaj! Oho, nie! Ciekawe, kto to będzie.
Kto chce być oblany? No to będzie ja. Jesteś wyrzuczelny. Co ty się dzisiaj wyrzuty? Ale chodź! A taki chodź! Chodź! No chodź! Musimy na sam kto chce? Patrz co zrobiłeś ze ścianą. Czemu wszystko na Karinę? Trzeba się odegrać na nim. Patrzcie wszyscy na niego! Jak on nas odlewa, to my też go oblejmy. No dobra, tego się nie spodziewałem, że oni będą próbować mnie oblewać. Sorry, dredziarz, no sorry, no. Ale nie wyżyty jakiś, potrzebujesz, masz jakieś potrzeby, ewidentnie masz jakieś potrzeby. No miałem, musiałem was obudzić jakoś. Słuchaj, oblać cię czy nie? No przecież już oblali mnie, no to co to za różnica? No w sumie już, chyba że do basenu chcesz wlecieć. Ja mam kamerę, dredziarz, pamiętaj. No wiem. Ale co, że masz kamerę, to możesz nas oblewać, co ile chcesz? Nie, no już nie, przestaję. To znaczy, że my nie możemy go oblać. A ja później na mopie, jak Jolka muszę jechać. Ty to powinieneś być. Spokojnie. Spokojnie. Mam od tego ludzi. Będę chodził po mokrym jakiś debil. Ty to już w życiu tego nie potrząsasz. Wyschłoby. Wszyscy cię weźmiemy i do basenu. Na kamerę mam. Mam kamerę. Chyba, byłem, spokojnie. Nie no, raz to chyba będzie był. Drugi raz. Ale ty wiesz, że nas jest więcej, nie? Ale tego nie będzie na filmie. Jaki to jest sens? Jak widzowie na filmie, kamerę zobaczą, to nagramy. Zabierzemy kamerę i nagramy. Także uważaj. Także uważaj, że cię przekopiemy, kurde. Dajcie spokój, nawet nie jest tak mokro, jakby mogło się wydawać, że jest. Wielka ma bardziej mokre na twój widok, jak tu jest mokre. Dobra, problem jest taki, że muszę troszeczkę przestać, bo no wrzucę mnie do basenu albo inaczej to po prostu rozwiążą, że będą mnie oblewać. Wyrwą mi kamerę i po prostu no słyszeliście sami. Także będę musiał na chwilę uspokoić atmosferę, żeby znowu zaatakować. Także za chwilę wracamy, ale niech się uspokoją. Odejdź ode mnie, no nie zbliżaj się. Nie, bądź zła, no wiesz, każdy musiał być oblany. No myślałam, że jak razem to wymyśliliśmy, to ja nie będę. Ale oczywiście tobie nie można ufać w żadnej kwestii. Nie no, można mi ufać, tylko nie po można. Prostu stwierdziłem, nie. Że każdy musi być oblany. Uh-huh. Wiesz, kto siedzi? Akurat ty dzwoni do niego. Kogo tym razem? Ja nie dorzucę tam. Gdzie on jest? Teraz nie widzę. Na dole jest. Ty pajacu zasrany, no! Pajacujesz! Chciałeś co zrobił? Dobra, daj spokój, to tylko woda. Nie no! Dobra, daj spokój, dredziarz, to tylko woda! Już przeschnęłem i teraz znowu mokry jestem. To tylko woda, daj spokój! Daj spokój! Co daj spokój? To tylko woda, no gorąco cię jest. Ale masz szczęście, że tak słońce napieprza, że aż nie czuję tej wody, nie? Bo jest tak gorąco, że ta woda to dla mnie jakbyś mnie nie oblał nawet. Wiesz, co masz farta. Ja się bardziej wkurzę. Zaraz do basenu. Kto? Dredziarz? Nie, wątpię. Teraz z drugiej strony i tam fajkę palą. No tak to być, jak jesteśmy chyba razem, to chyba jesteśmy ja i on, a nie ja, on i inne dziewczyny. Ale on lubi inne dziewczyny, nie rozumiesz? To... Daj sobie też obrać. Daj zabrać? Co ty robisz? Nie, jesteś tam nie ty jakiś? Dopiero co papierosa odpaliłem, całego papierosa mi zmarnowałeś. Chodź go obrać, jedzie mordy, chodź go obrać. Zabiję cię, przysięgam, dopiero się pomalowałam, dopiero się ogarnęłam, a ty mnie oblewasz wodą! Dobra, muszę szybko stąd wychodzić, nie? Bo mnie oleje. No właśnie się łazienki zamknij. Co tam, szofer? Co? Gówno! Będziesz w wodzie! Zobacz, będziesz cały mokry! Nie chcę! Pożałujesz tego! Nie chcę mordy! Zanim nalejesz, stary! No dobra, wracamy za chwilę. Ty nadal jesteś zły? Nie, czemu? Po prostu jestem cały mokry. Nie, ja się tak źle czuję. Czemu miałbym być zły, co? Że mnie bez powodu lejesz wodą? Ale w sumie nie jest tak źle, bo jest akurat dzisiaj gorąco. Ty, nie jest tak źle, jak on jest suchy, ty. Go nawet nie oblałeś się. Może raz. Oblałem już dwa razy. Się na dwa razy. Co tak się patrzysz? Zemsta będzie słodka. Kurde. My już mamy plan dla ciebie. Się. Będziesz nas tu lać wodą? Co ty myślisz? A ty co? Się skumałeś z kamerzystą? Z rajcą? Ja bym się z nim nie kumał. Aj spokój, dredziarz. To co nie jest spokój? Moja wina. Spokój, no to... Nie zbliżaj! Nie zbliżaj! Panie ty! A wiesz, że ja później będę miała przewalone u nich wszystkich? Pewnie mi coś zrobią. W sensie ciebie, że tobie chcesz coś tam zrobić? No, zależy, że nie, ale pewnie tak będzie. Daj spokój. No nie. No ale to chyba nie dasz. Nie na skok? Nie wiem. Specjalnie jaszczura nie oblałem. Jaszczurka! Co? Chcesz oblany być? Nie. Doleci? Nie. Nie doleci? Nie. Nie lej na kosiarkę, bo wybuchnie. Jesteś pewny? Nie lej na kosiarkę, działa.
No dobra, dobra, dam ci spokój. Niech zacznie kosić i wtedy sobie wiadomo. Dobrze. Cały czas się na mnie gapi, no ale wydaje mi się, że... Ryzyk fizyk. Co za świr? Jesteś jedynie. Nie! O nie, wrzucamy go! Nie! Dobra! Wrzucaj! Pomóc! Jaszczo! Jak ja mam go wrzucić, jak mam nawet za ręku? Wiolka, wiolka, wiolka! Jesteś niebezpieczny! Nie bacz się. No chodź, 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 chodź. Wrzućcie go, pomóżcie mi! No musi mi ktoś... Pomóżcie, no kurde, no przestań! Ej, dawajcie, bierzcie go, bo nie ma kamery! No chodź! No co mam sam cię wrzucać? No pomoże mi ktoś, halo? No dawaj, no, pomóż, ja mam kamery. No chodź! Dobra, troszeczkę uspokoiliśmy atmosferę. Ja wiem, że chcą mnie wrzucić do basenu, nie? Mówiliście, nie? No jasne, że tak. Wszyscy chcą mnie wrzucić do basenu. To... Ale na razie powiem im, żeby mnie nie wrzucali do basenu, bo muszę film skończyć, bla, 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 bla. Szmeszki, heheszki. Patrzcie, niby mam ci psa. Mhm. A w środku mam co? Ładne. To jest dobry bajer. Na kim? Na wiolce, nie? Nie. Na wiolce? Na wiolce? No na wiolce, wiolka ale zawsze. Ale już nie w domu. Najlepiej reaguje. A teraz ją trzeba wyprowadzić. Wiolka, chcesz ci perkę? Zabiję cię! Przysięgam! Przysięgam! Ty dzisiaj źle skończysz! Wiol! I jeszcze na kanapę! Chodź, wszystko ci zamoknie! Dopiero kupiłeś w ogóle tą kanapę! Będziesz wszystko mokra, będziesz śmierdziało! Masz ci perka, ty lubisz jeść! Mam nadzieję, że ci się skończyje! Karina! Dlaczego ty na to pozwalasz? Ja tylko nagrywam, nic więcej. Posła wkurzeń? Chyba tak. A gdzie jest Rydziarz? Chyba koło auta coś robi w grzebie. Patrz na szakicie. Teraz to masz przesrane, chłopie! Teraz... Ale zimno! Ale zimno! O nie, chłopie! Walcie go, on z drugiej strony biegnie! Bierzcie go tam! No chodź, chodź! No co, chodź, chodź! Chodź, chodź! Ja odkładam telefon i kurde masz przesrane, nie? Gnoju, ty zasrany! Kurde, ślisko jest! Ślisko! O Jezu. I co, po co z nim jesteś? Ja? No, pomogłabyś nam, a nie zawsze przeciwko nam. No poprosił mnie, żebym podtrzymała kamerkę. On sam cię oblewał wodą, a jeszcze mu pomagasz. Żeby wrzucić go do basenu, tylko nic mu nie możesz powiedzieć. Ja już powiedziałam, że się na niego czaicie. Serio? Tak. Aż może fałszywa jesteś? No właśnie, nie jestem fałszywa. Sam wrzucił do tej wody. On sam by cię wrzucił do tej wody, tylko dlatego nie wrzucić do tej wody, bo trzymasz tą kamerę. Dobra, możesz to jeszcze naprawić. I to jest jego kamera. Odłożysz kamerę i sam będzie. Gdzie on jest? Widziałaś go może? Bo on co chwila się ukrywa, ucieka. Zawołaj go. Uciekł przede mną! Goniłem go i gdzieś uciekł. Muszę go znaleźć. No musicie go złapać. A nie możesz go zawołać, on się schowa. Zawołaj go. Weźmiemy go za szmaty i go do basenu wrzucimy i go tam utopimy w tym basenie. Rozumiesz? To jest Karinka? No Karina, no pomóż nam. No dobra, to ja go mam wystawię. No wystaw mi go od razu, weź go zawołaj. Dobra. Gdzie się tak rozglądasz, boisz się czegoś? Czego się boję? No nie, nie boję się po prostu, gdzie oni są, bo... No, jakiś taki zesrany jest. No wiem, że chcą mnie wrzucić do basenu. No i co w tym złego? No jeszcze chcę trochę pociągnąć ten film, tak? No to oni są w domu. W domu wszyscy? Tak. Poczekaj, ja pójdę napełnić to. On napełnia wiadro, ja mu powiem, że wy jesteście tam, a wy się schowacie do domu. Oni są z drugiej strony domu. Ja się za? No, z drugiej strony, tak jak tutaj, to z drugiej strony. Dawaj go! No ja nie będę przecież biegać! Znowu łzam z miał! Nie! Co byście zrobili? Kulturka zepsuła za szybko! Cały mokry, no! Na darmo! Wszystko. Jesteście beznadziejni, sam bym sobie lepiej poradził bez was! Na darmo. Jesteście kurde downami najgorszymi! Przecież to jest żenujące! Po co w ogóle was to mieszałem? Mogłem sam sobie to zrobić! Ale jak spierdzielał! Jak co spierdzielił? Ślisko jest! Wystraszony. Wylał kurde wodę pod nogi i mało co się nie wywróciłem od razu, jak w niego wbiegłem! Karinka, dlaczego mnie wystawiłaś? Bo tak, bo wszystkich oblewasz, mnie też oblałeś. Ale to nie jest fair. Jak nie fair? No nie fair. Ty też mi powiedziałeś, że z tobą razem robię ten film, a mnie oblałeś. I po co tam leżysz? No dobra, to już nie nagrywam tego filmu w takim razie, ty mnie wystawiasz. No rób co chcesz. Ja też chciałam nagrywać z tobą normalnie, a ty mnie 3 razy oblałeś wodą. No ale ty nie sądzisz, że ją wystawisz, no Karinka. No co w tym złego? No bo... Robię to samo co ty, zachowujesz tak samo jak ty.
Słuchajcie, musimy to zrobić tak, żeby po prostu o tym nie wiedział, nie skapał, się nie zorientował, że chcemy go wyrzucić, tak? Karinka już raczej nam nie pomoże, no nie pomoże nam po prostu, nie chce być w to zamieszana, ale musimy poczekać chwilę, aż sprawa trochę ucichnie i od razu go wrzucamy, nie? Musimy tak, no tak, jakby zaskoczenia. Zaskoczenia, totalnie zaskoczenia, no, ale musimy chyba zwabić, no. No papieroska czy coś, cokolwiek, nie wiem, powiem, nie pani. No wiem, ale może się skusi, nie? Musimy udać, że nic się nie stało po prostu. No tak. No, na pewno musimy się. Że mu wybaczamy. Kamerę jakoś schowamy, wszyscy, żeby nie widział kamery. Ale wszyscy się rzucamy, wszyscy. No dobra. Wszyscy od razu. Ale ja trzymam kamerę, nie? Dobra, ty sobie stój z tą kamerą. Kamera niech leży właśnie. No, tak to będzie, żeby nie było jej widać. No bo od razu się kapnie, że my coś kombinujemy. Musimy tak? Położyć tam w tamtym miejscu przy szybie. Położymy na żeby na się nie skapnął. No dobra. Dobra, to co, poczekamy 10-15 minut, wiecie. Co tam, stary? Siema, nie masz wody? Co, jeszcze nie jesteście źli? Czemu mamy być? Ja nie, no to tylko film, nie? Ja nie byłem, jest gorąco. Stary, już mnie. Mnie. Na luźnie jest, okej. Okay. To tylko film, no. Przecież to jest tylko woda, kurde. Cześć, ta woda! Ja się, ty się tak uśmiechasz, jakby to nie był film. Jak? Ale coś kręcić się. Tak, kręcimy. Ale ja już skończyłem film, także no film jest skończony. Już muszę się tylko pożegnać, jak film jest skończony. Także no dobrze wyszedł. No spoko, no dobra, no my się teraz ubieramy. Tylko cały taras przez ciebie jest mokry, się poślizgnę dwa razy, cześć? No ja też, dlatego uciekłem. Ja ciebie nie uciekłem, nie mógł. Ej, robimy coś? Dawaj go, dawaj go! Dawaj go! I masz za swoje! Lamusie jeden! To musi się pojawić w tym filmie! O! Nie ma drabinki! Gdzie? Siedzisz tam! Siedzisz tam! A jeszcze go ochotne! I co, fajnie? Tak! Fajnie? Wyronu! Fajnie być mokrym? Bądźcie zajebiste. I tak się czuję wygranym w tym filmie. Nawet... no przykro mi. I tak się czuję wygranym w tym filmie, bo wy zostaliście oblani dużo więcej. Jesteś razy. Przegrywem ostatni! Ale ty jesteś cały oblany. Mocniej, jeszcze raz. Przemoczony, wyglądasz jak taka ściera. Chyba ktoś się zdenerwował. No cóż, jesteś zdenerwowani, więc ja zakończę odcinek. Za zobaczenia państwu, widzimy się już w następnym odcinku. Ha ha ha!